W dzisiejszym odcinku rozstrzygniemy sobie konkurs z pytaniem do srebrnej uncji. Jak wszyscy bardzo dobrze pamiętamy, jeden z grudniowych odcinków był to odcinek konkursowy z pytaniem do srebrnej uncji. Konkurs jeszcze nie rozstrzygnięty, dlatego zgodnie z obietnicą w styczniu nadszedł czas, aby poznać szczęśliwych zwycięzców. Jak już wtedy wspominałem, nagród będzie 10. Pierwsze miejsce zgarnia jednouncjową husarię w wersji bulionowej. Drugie miejsce w konkursie zgarnia obrączkę około 7-8 gram, rozmiar uniwersalny, męski, w razie czego się troszkę rozciąga. I miejsca od 3 do 10 otrzymają husarię, ale w Argentanie. Niestety nie mam jej tutaj przy sobie jeszcze, ale ona dojedzie na kolejny odcinek, ale o tym później. Jako że komentarzy było naprawdę, przeszło setkę, było sporo, ciężko w jakiś uczciwy sposób było mi wyłonić zwycięzców tego konkursu, dlatego postanowiłem, że wyłonimy ich sobie po prostu w procesie losowania. Jak widzicie, tutaj leży nam karteczka z waszymi komentarzami, które się zakwalifikowały do konkursu, a było to jakieś 99%, także spokojnie. I każdy komentarz ma numerek nadany. Tu mamy szklaneczkę. Młoda inwestorka, patrzcie, przygotowała mi numerki. Jak widzicie, wszystkie komentarze zostały tutaj ujęte, wszystkie te, które są na kartce. Dlatego myślę, że będziemy mogli sobie spokojnie przejść teraz do losowania. Jako pierwszych zwycięzców rozlosujemy sobie po prostu osoby, które zgarną argentan. Losujemy osobę pierwszą. Wymieszam, żeby nie było, że oszukujemy. Wszystko na legalu, nie ma żadnej ściemy u nas. Patrzcie, nawet jeden numer nam uciekł, a drugi wypadł do ręki. A do ręki wpadł nam numerek 70. Odkładamy 70 tutaj. Przeczytamy sobie komentarz, czekajcie, muszę go znaleźć. Tuż się kończył, także mogę troszkę dziwnie czytać, musicie mi to wybaczyć. Jak wspominałem, tuż się kończył, niektóre numerki są bardzo słabo widoczne, stąd w mojej dłoni pojawił się mój telefon. A numer 70 to Michał Ogiński. Teraz przeczytam jego komentarz. Cześć, powiem szczerze, że nie słyszałem wcześniej o projekcie Srebrna Uncja. Więc chyba czas się trochę doedukować. Pytań nasuwa się co najmniej kilka, ale na początku zapytałbym o licytację z Takera, która planowana jest, tak jak już czytam, w styczniu. Co to za wydarzenie? Kto będzie mógł kupować i wystawiać przedmioty i co będzie przedmiotem licytacji? Pozdrawiam. Michał Ogiński, numer 70, zapiszę sobie. Przechodzimy do losowania kolejnego komentarza. Numerek wylosowany to 100. I zaraz się dowiemy, co się kryje pod tym komentarzem. A zwycięzcą jest Champion Jakub 05. Już wam pokazuję. A jego komentarz, jego pytanie brzmi następująco. Dlaczego nie mamy własnej bulionówki na skalę światową? Losujemy osobę trzecią. Numerek 85. Numerek 85 to użytkownik o pseudonimie Marklan. A jego komentarz brzmi następująco. Czy srebrna uncja planuje wybicie monet o innej wadze niż jedna uncja?
Losowanie czwartego szczęśliwca w toku. Wylosowany numerek to 74. W sumie zauważcie, jak do tej pory czterech zwycięzców, cztery wysokie numery. Szukamy komentarza. Zwycięzcą jest Arkadiusz Nowak. I już wam czytam jego pytanie. A brzmi ono następująco. Husaria to tak, aby zamknąć dyskusję. To moneta, czy bardziej medal, czy inny numizmat? Pozdrawiam, Arek. Arku, również pozdrawiamy ciebie serdecznie i gratulujemy. Zwyciężasz husarię w Argentanie. Przechodzimy. Oczywiście zapisujemy cię na listę. I przechodzimy do losowania piątego szczęśliwca. Naprawdę, same wysokie. Numer 77. A numer 77, Adrian Ostapowicz. I już czytamy jego pytanie. Pytanie do srebrnej uncji. Dlaczego taki komplet? Moneta i obrączka. Co skłoniło ciebie do dodania do polskiej bulionówki obrączki? Dziękujemy za pytanie. Gratulujemy i przechodzimy do kolejnego losowania. Zostały nam trzy osoby, które zdobędą husarię w Argentanie. Pierwszy niski numer, 15. Komentarz z numerem 15 to polatane widoki. Powiem wam szczerze, że jak do tej pory po prostu kojarzę was z tego, że regularnie udzielacie się pod moimi filmami, także dość ciekawie to wychodzi i czytamy komentarz polatanych widoków. Pytanie do srebrnej uncji. Pierwsza moneta z serii ma motyw husarii i limit 5000 sztuk. Czy kolejne monety z serii będą utrzymywane w takiej samej tematyce? Czy motywy będą się różnić, a cechą wspólną będzie numeracja 1, 2, 3, 4? Serdecznie gratulujemy, polatane widoki. Przechodzimy do losowania kolejnej osoby. Numerek 40. A komentarz z numerem 40 należy do Kazimierza Wyciszczoka. A brzmi następująco. Czy jest w planach bicie husarii 2 i 5 uncjowej? A może większych? Pewnie fajnie prezentowałby się wizerunek husarzy na większej powierzchni. Kazimierzu, gratulujemy. Na twoje pytanie na pewno zostanie udzielona odpowiedź. Ilu mamy was tutaj wylosowanych? 3, 6, 7. Czyli w tym momencie walczymy o ósmy, ostatni Argentan. Do kogo się uśmiechnie szczęście? Numerek 27. Zapiszemy, że to jest 8 uczestników, co zwyciężają Argentan. Memo 150781. Oto dowód. I przechodzimy do czytania jego pytania. Widziałem edycję Złotą Husarii na stronie. Proszę o informację, gdzie będzie można zakupić to cacko i za ile. Poza tym gratuluję projektu. Życzę wszystkiego dobrego dla ekipy Srebrnej Uncji. Memo, tobie również życzymy wszystkiego dobrego i gratulujemy. Zwyciężasz jako ostatni husarię w Argentanie. Jak zauważyliście, do waszych pytań celowo nie podaję odpowiedzi, gdyż udzieli ich bezpośrednio Srebrna Uncja tutaj w Blue Studio. W kolejnym odcinku udało mi się ich tutaj ściągnąć po prostu i zadam osobiście te pytanie. Można powiedzieć, zrobimy sobie coś takiego w ogniu pytań, tak pół żartem, pół serio, waszych pytań. I bezpośrednio te wasze pytania zadam Srebrnej Uncji. Także zachęcam tutaj do subskrypcji, śledźcie kanał dalej, bo naprawdę będzie się działo dość ciekawie. A teraz już nie przedłużając, losujemy sobie miejsce drugie. A miejsce drugie
obrączka Husari, bez numeracji, z żadnego zestawu, normalnie bita. Już sobie zapiszemy na liście od razu obrączka. I moneta. Dobra. Zaczynamy od obrączki, przechodzimy do losowania. Numerek 18. A pod 18 znajduje się Morphus Katana. Brzmi całkiem japońsko. Tutaj macie dowód. I przechodzimy do zapoznania się z jego pytaniem. Jak na inżyniera przystało, muszę zapytać o techniczny aspekt, to znaczy jak wygląda pozyskanie samych urządzeń do tłoczenia monet, czy stoją za tym jakieś obwarowania prawne i ile ta cała aparatura kosztuje? Oj, bardzo ciekawe pytanie, całkiem techniczne, aż sam jestem ciekaw, jakiej odpowiedzi udzieli srebrna uncja. Niemniej jednak zwyciężasz tą oto obrączkę, jesteś zapisany na liście, gratuluję ci serdecznie. I teraz nadszedł czas do poznania zwycięzcy nagrody głównej, czyli jednouncjowej Husari w wersji bulionowej. Ta oto monetka znalazła już, można powiedzieć, w tym momencie swój nowy dom, bo my nie przedłużając przechodzimy do losowania nagrody głównej właśnie w tym konkursie. Zamieszamy konkretnie. Numerek, który zwycięża, to 95. numer zwycięża monetę, a pod 95 numerem kryje się taki użytkownik jak Kamil Dusza. I pytanie jego brzmi, czym dokładnie jest srebrna uncja? Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Czym dokładnie jest srebrna uncja? Na odpowiedź na to pytanie, Kamilu, również musisz poczekać do kolejnego odcinka, a na pewno odpowiedź zostanie udzielona. Wszystkim zwycięzcom, jak widzicie, mam tutaj zapisanych każdego z osobna, serdecznie gratuluję. W celu dogadania szczegółów co do odbioru nagród, które właśnie wygraliście, zapraszam najlepiej do kontaktu ze mną poprzez e-mail. Tam dogadamy sobie co i jak, a ja niezwłocznie prześlę wam po prostu już waszą własność. Myślę, że nie będziemy już dzisiaj przedłużać. Dziękuję wszystkim za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym filmie, bo będzie się działo.